Siemanko, dzisiaj zapraszam na odcinek także związany z Hooks API, a dzisiaj pokażę Wam, jak można używać Use Reducera. I w tym celu sobie zmienimy nieco naszą to-do listę. To-do lista do tej pory była zbudowana w taki bardzo prosty sposób, czyli mamy sobie komponent, mamy komponent DidMount i wtedy odpytujemy sobie nasze API o zadania, które mamy do wykonania. No i mamy też tutaj parę takich funkcji, które pozwalają na przykład dodawać jakieś to-do, usuwać bądź oznaczać dane zadanie jako wykonane bądź niewykonane. I teraz dzisiaj to wszystko przerobimy sobie na nową rzecz, którą mamy w Hooks API, a mianowicie Use Reducer. Use Reducer jest to taka rzecz, która pozwala nam wykonywać takie dosyć bardziej zaawansowane rzeczy na naszym state'cie. I teraz, żebyście nie zrozumieli mnie źle, nie namawiam tutaj, żeby wszędzie używać Use Reducera i przepisywać teraz wszystkie aplikacje i że Use Reducer to jest jakiś nowy super pattern na wszystko. Bardziej bym traktował to wideo jako taki po prostu wyjaśnienie tego, co nas czeka w nowym Hooks API oraz poznanie, poszerzenie pewnych horyzontów, a być może kiedyś na jakimś projekcie uznacie, że właśnie chcecie skorzystać z tego Use Reducera. Druga myślę ważna rzecz, no to jak jakiś inny programista na projekcie postanowi wszędzie wrzucać hooki, to żebyście po prostu wiedzieli, o co w tym kodzie chodzi. Więc dzisiaj zajmiemy się Use Reducerem i postaram się Wam wytłumaczyć, co tak naprawdę możemy sobie tutaj z użyciem tego narzędzia zrobić. Więc zakomentujemy tutaj go w ten oto sposób i zaczniemy sobie pisać nowy funkcyjny komponent, gdzie skorzystamy sobie z tego, co Wam pokazałem tutaj w tej dokumentacji, z Use Reducera. Oczywiście, czym jest Reducer, jak na nim działać, za chwileczkę to wszystko Wam wytłumaczę. Osoby, które korzystały z Reduxa, myślę, że będą miały tutaj łatwiej, bo bardzo przypomina to Reduxa. Natomiast osoby, które nigdy tego nie robiły, nigdy nie operowały na Reduxie, no to faktycznie tutaj myślę, że więcej się dowiecie z tego odcinka. Więc przystępujemy do działań, nie ma tutaj na co czekać, więc zrobimy sobie najpierw po prostu const to-do list i to będzie na razie nam robiło nic innego, jak po prostu zwracało pewne rzeczy. I to będzie return i tutaj sobie wrzucimy po prostu to, co mieliśmy jakby dotychczas zwracane przez ten komponent. Mi się nie chce tego pisać na nowo, więc wrzucę to po prostu w ten sposób. Tutaj poprawimy nieco formatowanie i myślę, że dobra, mamy już tutaj jakąś tam strukturę. I teraz co? Na początek w ogóle potrzebujemy mieć ten draft, ponieważ z moich poprzednich odcinków możecie wiedzieć, że draft no to był po prostu w state'cie, była to taka zmienna, w której trzymaliśmy to, co jakby użytkownik aktualnie sobie wpisał. Więc tutaj szybka powtórka z use state, ponieważ to sobie użyjemy use state. I oczywiście musimy tutaj sobie to zrobić tak, const, tutaj już state nam zwracał area, więc który będzie pierwszy, to jest jakby wartość tego state'u, a drugi no to jest funkcja, która pozwoli nam ustawić ten state. I tu będzie use state i podajemy domyślnie, chcemy mieć tutaj pusty łańcuch tekstowy. I teraz to musimy tutaj użyć w tym naszym new to do formie, czyli oczywiście draft to jest draft. Więc dla przypomnienia, to co sobie tutaj wpisywaliśmy w tym miejscu, no to jest ten nasz on change, tak? Czyli tutaj już nie korzystamy z tego wcześniejszego state'u, tylko korzystamy już z naszego pierwszego hooka. I w momencie, gdy ktoś coś zmieni w tym polu,
to po prostu używamy funkcji setDraft i przypisujemy tą wartość do naszej zmiennej state'u draft. No dobra, więc już mamy to zrobione. Teraz czas tak naprawdę już napisać pierwszy useReducer i zacznę Wam tłumaczyć już, o co w tym wszystkim chodzi. Więc zaglądamy sobie tutaj i ten nasz useReducer, zaczynamy sobie go pisać, useReducer, oczywiście wcześniej go musimy tutaj wziąć. I useReducer działa w taki sposób, że znowu będzie nam on zwracał, będzie nam zwracał dwie rzeczy, które znajdują się w tablicy. Pierwsza z tych rzeczy to jest jakby aktualny state, czyli to jest na przykład, będzie w naszym przypadku tablica wszystkich zadań do wykonania oraz specjalna funkcja dispatch, która pozwala nam jakby uruchamiać akcje, które określają zmianę, jaką chcemy wprowadzić w naszym state'cie. I zaczniemy sobie najpierw od tego initial state'u. Myślę, że wtedy bardziej zobaczycie, o co mi tutaj w tym wszystkim chodzi. Napiszemy sobie const initial state. I tutaj w initial state'cie będziemy mieli todos, który będzie obiektem. Ten obiekt będzie na początku pusty, bo nie mamy w nim nic na początku. A tu będziemy mieli jeszcze todo IDs. I to będzie array, w którym będziemy przechowywać wszystkie ID naszych to-do itemów. Więc to jest nasz inicjalny state w naszym reducerze. Sobie go tutaj już mogę wpisać. A teraz możemy zacząć sobie robić już nasz reducer. I teraz reducer wygląda następująco. Const reducer równa się. I to jest funkcja, która przyjmuje dwie rzeczy. State oraz action. Zaraz to wyjaśnię, o co tutaj chodzi. I wewnątrz reducera mamy switch. Switch, w którym będziemy sprawdzać action type. I teraz w przypadku, gdy switch jest defaultowy, czyli po prostu jakby nie złapie się nam żaden warunek, no to po prostu zwracamy aktualny state. I teraz sobie napiszemy pierwszą akcję, jaką będzie po prostu add to do. I teraz będzie case add to do. I w przypadku, gdy action type wynosi add to do, no to będziemy zwracać to, co mamy aktualnie w state'cie, czyli tutaj jakby sobie mogę rozbić ten obiekt, czyli na początku, gdy wykona się za pierwszym razem jakaś akcja add to do, no to w state'cie nie mam nic, czyli to do's będzie pustym obiektem oraz to do IDs będzie pustą tablicą i to sobie tutaj jakby domyślnie wrzucam, ale chcę coś sobie dopisać do to do'sów i teraz będzie to do's i to będzie znowu zawartość tego, co już mam w todos, ponieważ reducer zawsze musi działać tak, żeby nie modyfikował on jakby danych, których nie powinien on zmienić, tak? Czyli jeżeli dodajemy add to do, to trzeba pamiętać, że ta tablica może być pusta, ale równie dobrze może też już zawierać jakieś konkretne zadania do wykonania, a my chcemy dołożyć tylko zadanie, a nie chcemy pozbyć się poprzednich zadań. Więc tutaj jakby w tym to do's znowu rozbijamy to do's i dodajemy sobie jakiś konkretny to do, jaki dodajemy, czyli action to do ID. Tutaj sobie dopiszemy nowe i to będzie action to do. Na razie wiem, że to jest nie do końca jasne, ale zaraz jak napiszę kawałek kodu, zacznę tłumaczyć i mam nadzieję, że nieco Wam tutaj rozjaśnię. Tu będzie to do IDs i tutaj będzie state to do IDs action to do to do ID, czyli tutaj robimy podobną sytuację jak ostatnio, z tym, że to jest array, więc chcemy mieć poprzednie wartości, które by są w poprzednim state'cie, plus chcemy dopisać nowe ID do tego arraya. I mamy zrobioną pierwszą akcję.
już tłumaczę teraz, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Zrobię sobie tutaj console loga, żebyśmy widzieli, co znajduje się w state'cie, więc on nam będzie ten state wyrzucał. To do list is not defined. To do list. OK. Myślę, że pierwszy błąd powinien zostać naprawiony. I tutaj zapiszemy sobie na razie coś takiego, czyli to będzie tu znajdziemy store, nie state, przepraszam. Tu będzie state i zrobimy sobie tak to do IDs, czyli wszystkie ID, które będziemy mieli tutaj w tym naszym store i po nich będziemy sobie iterować i w sytuacji, gdy mamy ID, to tu będzie po prostu ID, tu będzie ID, a tu będzie store i tu będzie to do's i będziemy się dobierać po ID do każdego to do'sa, którego mamy w naszym store. Więc tu będzie tak samo i zapisujemy state is not defined, dalej jest jakiś problem, tak, bo tutaj jest store, jeszcze mamy store, dobra. Powinno być. Dobra, tutaj mamy parę błędów, ale na razie się nimi nie przejmujemy. Zobaczmy, co tutaj się dzieje w tym naszym console logu. Jeszcze raz. Więc mamy nasz state, który wynosi to, co podaliśmy w initial state, tak? Nic tutaj się na razie nie zmieniło, więc mamy pusty array, pusty jeden array i pusty obiekt studu. Więc teraz spróbujemy zdispatchować tą akcję i dodać coś do naszego to-do, do naszej listy to-do. I tutaj mamy bardzo fajną funkcję onSubmit, w której możemy spróbować po prostu obsłużyć to i zdispatchować coś do naszego stora. I to zapiszemy w ten sposób, że tutaj zrobię sobie po prostu funkcję add const add to do i to będzie funkcja, w której zrobimy coś takiego. Tu będzie dispatch i będzie type, będzie add to do i teraz tutaj sobie podamy na przykład jakieś ID, na razie sobie wymyślę tam jeden, tak, i na przykład dam content bla 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 bla, czy tutaj mam jeszcze jakieś done false i czy coś tutaj jeszcze mi brakuje? Nie, na razie zrobimy sobie taką naiwną implementację i zobaczymy w ogóle, co tutaj się dzieje. Więc mamy funkcję, która dispatchuje coś do naszego reducera i tą funkcję na razie sobie wywołamy w momencie, gdy ktoś zatwierdzi, ten nasz formularz. I teraz type is not defined, 38. Tu musimy podać sobie to do. Więc w sytuacji, gdy dispatchujemy coś, to jest przekazywane jako akcja do naszego reducera. I teraz reducer sobie sprawdza w switchu, jaki mamy typ naszej akcji. Nasz typ to jest add to do, więc wskakujemy tutaj i state jest generowany na podstawie tego, co ten reducer zwróci. Więc zaczynamy od initial state, dispatchujemy akcję add to do, ona się wykonuje i jest zwracana nowa wersja state'u, w której to do jest już dodane po pierwsze do naszego obiektu to do's, a po drugie konkretne ID jest dodane do to do IDs. I zobaczmy, czy to faktycznie tak działa. Jakby widzicie, że tu jakby mamy to do's puste, tak? W sytuacji, gdy coś dodamy, no to dispatchuje się ta akcja i w to do's jakby już mamy tego naszego pierwszego to do'sa. Oczywiście ten kod nie jest jeszcze doskonały, bo
musimy go nieco poprawić. Po pierwsze, po dodaniu, już po zdispatchowaniu tej akcji, przydałoby się nasz draft ustawić na pusty, czyli set draft. To już jest jedna rzecz, którą poprawimy. On już się zeruje. No i oczywiście tutaj możemy do tego add to do podpiąć naszą akcję do API, czyli tutaj możemy zrobić const to do równa się await to do item API create content draft i oczywiście tutaj jak używamy awaita, to jest asynchroniczne, a w zasadzie w ogóle całość musimy tutaj zmienić, tak? Bo to do teraz ten, co nam zwraca z API, chcemy go jakby dodać do naszego redusera, tak? Czyli mamy to do, robimy zapytanie do API i to to do, które zostanie zwrócone nam przez API, zostanie od razu wrzucone do naszego stora z użyciem funkcji dispatch. Więc sprawdźmy jeszcze raz. I tutaj już jakby dodawanie nam bez problemu działa. Tutaj jeszcze możemy dodać sobie takie drobne przypomnienie z ostatniej lekcji, czyli use effect do pobierania już jakby tych to do, które mamy w naszym API prosto do state'a na początku, gdy komponent się załaduje. Więc w tym celu właśnie możemy sobie użyć use effect. Use effect użyjemy w taki sposób, że będzie use effect, funkcja anonimowa, bach i tutaj będzie const todos, to jest await, to do item API, tu będzie get all, tak jak mieliśmy w poprzednim kodzie. I teraz po tych wszystkich todos możemy sobie przeiterować i todo i przeiterujemy i dla każdego z tych todos, które jakby mamy pobrane z API, możemy zdispatchować naszą akcję add to do, czyli tu będzie tak naprawdę to, co mamy tutaj. To powinno zadziałać. A i tu jeszcze ważna rzecz. Chcemy, żeby ten use effect wykonał się raz, żeby on się nie wykonał za każdym razem, gdy nam się zmienia state. Bo pamiętajcie, że console.log my effect zapisuje. Patrzymy, co się dzieje w console.logu. Widzicie, że on jakby się my effect wykonuje za każdym razem. Chcemy, żeby on się wykonał raz, więc tutaj jakby robimy sobie array'a, podajemy go pustego, że nie chcemy obserwować żadnej konkretnej wartości, którą mamy w naszym state'cie. I wtedy ten efekt powinien się wykonać raz. I już widzicie, że ten efekt się nie wykonuje. I te todosy chcemy oczywiście pobrać tylko raz na samym początku, przeiterować po wszystkich todosach i zdispatchować dla każdego z nich naszą akcję. Tu oczywiście jeszcze zabrakło mi asynka. Async. I widzicie, że tutaj te wszystkie todosy bardzo ładnie nam się pobrały.